No i za chwilę okaże się, że zamiast tegorocznej Rumunii będą w czasy na działce. Ale dzisiaj wyszło to, jak bardzo istotne jest jechać z kimś, kto się zna. W momencie, w którym jedziecie wybrać swój pierwszy motocykl. Dzień dobry, z tej strony wasz, być może ulubiony prowadzący, Piotrek. Dzisiaj poruszymy sobie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to taka, że kochani, coś jednak jest nie tak z ładowaniem w moim DL-u, mianowicie kostka łącząca regulator napięcia z alternatorem bardzo mocno się grzeje. Nie wiem, o co chodzi i nie wiem, co jest tego przyczyną. Przyjeżdża zaraz majster pewien mnie wesprzeć. Bo jak wiecie, ja w kwestii elektryki bardziej, po prostu jestem noga, choć ostatnio kupiłem sobie miernik. A druga kwestia to zamówiłem, pochwalę się, zamówiłem, jedzie do mnie kamerka, niestety jedzie z Niemiec, więc trochę to potrwa, myślę, że za około 5 do 7-8 dni powinna już być u mnie. Niestety początek sezonu motocyklowego to nie jest dobry okres na to, by ogarniać sobie jakiś serwis czy też mechanika. Obdzwoniłem parę serwisów, paru serwisantów, no i jakoś się udało. Jestem już w garażu, a ze mną jest Kacper z motocyklowej jaskini zła i walczymy, próbujemy ustalić, co się dzieje z tym moto. Mały przerywnik. Pamiętajcie, kochani, o wciśnięciu przycisku subskrypcji, dzwoneczka, kciuka w górę, napisaniu komentarza. To wszystko dla algorytmów. Pamiętajcie, że to wy tworzycie ten kanał. Bez was by go na pewno nie było. Po wymianie regulatora jedyne, co mi teraz przychodziło do głowy, to albo jednak uszkodzony alternator, albo coś nie tak z jakimiś przewodami. I tak też natrafiłem na wtyczkę łączącą regulator z alternatorem i końcówka od alternatora była w opłakanym według mnie stanie. Kacper podczas swojego przyjazdu przemierzył jeszcze raz alternator, który okazał się dobry. Zobaczył wtyczkę, no i podjął decyzję o wymianie. Wymieniamy właśnie wtyczkę na nową. Pinę. Tu się trochę przyjarało. Spalone. I prawdopodobnie to jest przyczyną tego, że się przegrzewa strasznie ten wtyk. Ale zobaczymy. Kacper tu ostro walczy. Nie ma to jak pełna profeska. Takich narzędzi to ja nie mam w tym garażu, z którymi on tutaj w ogóle przyjechał. No. I miernik ma widać, że nie tak jak ja z Obi. Nie jest to też jakiś super drogi miernik, ale taki troszkę lepszy. A co tu masz za narzędzia? Co to jest w ogóle? To są różne takie końcóweczki do właśnie do elektryki. Okej. Okay. Żeby jakieś wtyczki rozmontowywać. Był to dla mnie idealny moment, żeby poprzyglądać się, jak pracuje specjalista i fachowiec i nauczyć się. Takie coś jest bezcenne, wiecie, później nie wiecie, kiedy coś wam się przydarzy na trasie i nagle okazuje się, że za pomocą kilku tak naprawdę podstawowych narzędzi jesteście w stanie sobie ogarnąć wasz motocykl. Teraz już wiem, że gdybym miał odpowiednie zaciskarki, to prawdopodobnie bez problemu poradziłbym sobie z tym samym. Chyba się trochę przyjarała. No, masakra. No i przez to się grzało, no nie? Najbardziej problematyczną czynnością okazało się wyjęcie starych końcówek z wtyczki, bo były tak przyspawane, przytopione do obudowy, że bardzo ciężko to szło. Niestety, ale to już mogę wam powiedzieć z punktu widzenia czasu, jak teraz montuję dla was ten film, żałuję jednego, że nie udało mi się kupić wtyczki oryginalnej, tylko kupiłem jakiś tam zamiennik. I teraz myśląc sobie o tym, przy jakiejś następnej wymianie, nie daj Boże, tego regulatora, znowu trzeba będzie kombinować. Prawdopodobnie wówczas wtedy wrócę już do oryginalnych wtyków. Bardzo dobrze, że na Śląsku mamy coś takiego jak mobilny serwis. Dzięki temu
taki laik jak ja mógł poczuć się w jakiś sposób zaopiekowany przez fachowca. Samemu ciężko mi było podejść do tego tematu. Nic więcej już dodatkowo nie chciałem zepsuć, a uwierzcie mi, przy moich możliwościach było to bardzo wysoce prawdopodobne, że albo przytnę za krótko ten kabel, albo coś innego się wydarzy. Chciałem tego uniknąć, stąd przyjazd do mnie Kacpra. Montujemy nowe wtyki, debatujemy na te... Montujemy. Kacper montuje. Debatujemy na temat zastosowanych wtyczek. Dlaczego producent zrobił jedną hermetyczną, a tej akurat nie wykonał hermetycznej. Jeżeli ktoś wie coś więcej na ten temat, to... to piszcie w komentarzu, bo oryginalna wtyczka, właśnie ta, którą tutaj Kacper przerabia, nie jest hermetyczna. I pytanie do znawców i fachowców, może wiecie dlaczego właśnie tak jest. My tymczasem przechodzimy do testów. W rozwiązaniu problemu z wtyczką poprosiłem jeszcze Kacpra o ogólne przejrzenie motocykla, taką szybką inspekcję. Kacper to sprawdzał przede wszystkim grubość tarcz, klocki hamulcowe, wszystko to, co mógł sprawdzić gołym okiem. No i pojawiły się dla mnie trochę niepokojące informacje. Jak widzieliście przed momentem, motocyklowa jaskinia, czy coś takiego, będziecie mieli link w opisie. Kacper pojawił się u mnie, zrobił mi wtyczkę. No i przede wszystkim to chyba było powodem moich problemów, bo wtyczka się nie grzeje, motocykl się ładuje, ale dzisiaj wyszło to, jak bardzo istotne jest jechać z kimś, kto się zna. Naprawdę się zna na motocyklach. W momencie, w którym jedziecie wybrać swój pierwszy motocykl. Co prawda byłem z kolegą, niemniej on jest, że tak powiem, podobnym świeżakiem jak ja. No i co wam mogę powiedzieć? Był dzisiaj Kacper. Kacper pooglądał motocykl ze wszystkich stron. No i za chwilę okaże się, że zamiast tegorocznej Rumunii będą w czasy na działce. O oponach wiedziałem, że je trzeba wymienić. Miałem taką świadomość, jestem na to przygotowany. O ile bieżnik jest ok, to już jest to, o czym wspominałem, już był odcinek o oponach. Także opony za niedługo wlecą, zobaczymy ile jeszcze te wytrzymają. Natomiast tak... Dziś musiałem sobie usiąść, albo inaczej, dziś musiałem pojechać, pojeździć, żeby ochłonąć, bo tarcze moje mają 4 mm, a minimalna ich wartość to jest 4,5, więc do wymiany są tarcze tyłu. Do wymiany są klocki z tyłu, do wymiany jest tylnie łożysko, czyli łożysko tylniego koła, oraz tarcze. Mają z przodu limit 4,5 mm, a moje tarcze mają 4,6 mm. Także jeżeli myślałbym o jakiejkolwiek Rumunii, czy w ogóle jakiejś dalszej trasie, to wydaje mi się, że należałoby je również wymienić. I tym oto sposobem no uzbiera się znowu z 1000 lub 2 zapierdoły do motoru i no trochę mi to zdupcyło dzień, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem jak robili przegląd ostatnio chłopcy w październiku, zaraz po zakupie tego motocykla, bo stwierdzili, że hamulce są ok, klocki są ok, tarcze są ok, powiedzieli mi tylko o oponach, no a generalnie nie wiem. Dajcie znać, bo zrobiłem niecałe 3000 km odkąd go kupiłem, 300 km w ubiegłym roku i 2700 na chwilę obecną, od stycznia. No i
Czy jest taka możliwość, żeby pół milimetra tarczy zostało zjechane i to tarczy z tyłu zostało zjechane przez 3000 kilometrów? No wydaje mi się, że nie. Podobne stwierdzenie raczył wygłosić Kacper, który raczej powiedział, że nie ma bata. Więc widzicie, no pomimo tego, że jedzie się na jakiś tam przegląd swoim motocyklem zaraz po zakupie, no to no wyszło na to, że nikt tam nie wziął suwmiarki i nie pomierzył tych tarcz, tylko posprawdzali palcem, czy nie ma rantów jakichś dziwnych, czy są w miarę proste i... No i kurwa, no tak się nie robi, no. Z dobrych informacji, bo takie też są. Wybrałem kamerę. Kamera doszła dzisiaj do mojej siostry, do Rajchu. I dzisiaj, w dniu dzisiejszym została wysłana do mnie. To myślę, że za parę dni już powinienem ją fizycznie mieć. I co to znaczy dla was? Dla was to znaczy, że zmieni się nieco formuła tych vlogów. Pojawią się elementy jazdy, ale pojawią się też takie różne, wiecie, pierdolety. Pamiętajcie tylko, że ten kanał jest kanałem rozrywkowym. Raczej nie ma tu dużo merytoryki. To jest to, o czym wspominałem. Jest to moja droga po prostu do stawania się coraz lepszym motocyklistą. Ja wiem, że z podobnymi problemami mierzy się więcej osób, nie tylko ja. Więc ten kanał ma na celu po prostu zgromadzenie tego wszystkiego i skondensowanie w jednym miejscu, żeby ta wiedza była w jakiś tam sposób ogólnodostępna. Niezmiernie mi miło, że tak w licznej grupie dołączacie do nas i stajecie się kolejnymi mototrekerami. Jest mi niezmiernie miło. Bardzo dziękuję, że już na kanale na chwilę obecną jest nas no trochę grubo ponad 500. No i dzięki wam trwało to tak krótko. Także ja bardzo dziękuję. Uciekam w stronę domu. Jak wy będziecie oglądać tego vloga w sobotę, jak dobrze pójdzie, to ja prawdopodobnie udam się właśnie na pierwszą moją w życiu dłuższą wycieczkę z namiotem, bo tak jak wspominałem i tak jak wyprosiliście, przetestuję go dla was, spędzę pierwszą noc, soboty na niedzielę, pogoda ma być zacna, przynajmniej na Śląsku, zobaczymy jak będzie tam, dokąd się będę udawał, a jeszcze nie wiem dokąd. Dlatego będziecie musieli oglądać kolejny odcinek w środę i na pewno tam o tym się dowiecie. Tymczasem strzała, ja lecę w kierunku domu. Do następnego, pa!